Lepot, prawda, godziny 17. Drodzy Państwo, zaproście znajomych, przyjaciół, rodziny. Organizatorem całego wydarzenia jest firma Fan Invest z Nysy, producent właśnie płynu do produkcji baniek mydlanych oraz akcesoriów do tworzenia. Tutaj 17 różnych rodzajów, można te wszystkie rzeczy nabyć, jest bardzo dużo atrakcji, niedługo ruszymy z zamykaniem w bańce mydlanej osoby. Mam nadzieję, że wiatr nam pozwoli, bo to też czynniki atmosferyczne muszą sprzyjać oczywiście. Wilgotność powietrza sprzyja tworzeniu baniek, więc i wiatr przy okazji także, zresztą można zobaczyć, co się dzieje. Co mamy? Dmuchany zamek, dmuchany zjeżdżalnia jest... Jest także stanowisko animacji kreatywnych, cały czas odbywają się różnego rodzaju konkursy. Właśnie rozstrzygnęliśmy także konkurs na Facebooku, także fajnie tutaj mieszkańcy się włączają w nasze wydarzenie. Przypomnę, że w tym sezonie będziemy w 140 różnych miejscach w Polsce, więc tak naprawdę we wszystkie zakątki Polski dotrzemy właśnie z tym wydarzeniem Bubble Day. To wydarzenie już trwa od 3 lat, kontynuujemy i chętnych przybywa. Mamy informację, że uczestnicy chcą i miasta chcą, żebyśmy przyjeżdżali, dlatego przyjeżdżamy po raz kolejny i w miłej, sympatycznej, rodzinnej atmosferze spędzamy czas, właśnie wyciągamy młodych ludzi z rodzicami na powietrze, abyśmy mogli świetnie spędzić czas. Naukowcy mówią, nie mogą dojść do tego, co powoduje, że bańka mydlana jest na tyle atrakcyjna, że jest świetna i dla maluchów, i dla osób dorosłych, i dla seniorów, dla wszystkich. Nie wiadomo, o co chodzi. Z ciekawostki też mogę powiedzieć, że pierwszą bańkę mydlaną opatentowano, że tak powiem, stworzono w 1672 roku w Anglii przez pana Hooka. On tam właśnie zaprezentował w towarzystwie w Anglii, więc to też warto o tym wiedzieć. Oczywiście bańki były wcześniej, ale opatentowane zostały gdzieś tam w tym czasie. Technika, troszkę technika, czasem wiatr pomaga i zależy, to oczywiście muszą być odpowiednie kiki, bo jeżeli są większe kiki do większych baniek, mniejsze do mniejszych, ale można też taką kumulację zrobić, taką duży ciąg bańki mydlanej. Zresztą tu można gdzieś w tle zobaczyć, co tutaj się dzieje. Oczywiście mamy instruktorów, że tak powiem, którzy pomagają w tym, aby powstały świetne bańki mydlane. Zresztą mamy też konkursy na największą bańkę mydlaną. Już takie nagrody oczywiście rozdajemy cały czas tutaj. Troszkę się uaktywnić ruchowo. Miłości, wolności, ja nie chcę miłości.